się rozgrzać trochę. Lewo, prawo. Nóżkę i jedna noga do góry. I druga noga do góry. Kurwa, prawie wszystko pękło. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku u wuja. Dziś temat kontynuacja ostatniego, w którym żeśmy sprawdzali sobie preparat Gold Car Remover, jak sobie radzi z lakierami na elementach stalowych, akurat może nie na tym, ale jak sobie radzi właśnie ze ściąganiem lakierów różnych powłok ze stali. A dziś na warsztat chcę wziąć coś konkretnego. Ja chcę sprawdzić, jak sobie poradzić z rdzą, ale w większej ilości. Czy w ogóle puści? Mam tutaj coś większego, które leżało półtora roku na dworze. No i te wszystkie warunki atmosferyczne, deszcz, śnieg, słońce, no zrobiło swoje. Może pokażę. Jest to tarcza hamulcowa od Mercedesa, która jest cała pokryta rdzą. Z każdej strony w środku. No nie chcę zejść. Gdzieś tam schodzi. Tutaj jakieś bobki są. Też. Coś tam się odrywa, no ale tutaj już kawałek próbowałem papierem ściernym. Coś tam zeszło, no. Nie, koniecznie chcę go odnowić. Chcę po prostu sprawdzić, jak sobie radzi z rdzą, której jak widać jest od cholery z każdej strony. A ja chcę spróbować, czy poradzi sobie w tym przypadku Gold Car Remover. Zobaczymy, co tam wujawy wymyślisz z tym. No nic, ja to ustawiam. Zobaczymy, co sobie poradzi. Jeszcze jedna rzecz. Pamiętać by przy tym, to strasznie śmierć. Maski znów nie mam. Maseczka ochronna jakaś. Nie tylko same rękawiczki, ale pod spodem jakieś gumiaki. I miarę możliwości maksymalnie ograniczyć dotyk z preparatem, bo miałem tylko gumowe rękawiczki w ostatnim filmie. Stony zaczęły już topnieć, one się zaczęły tak wykręcać, więc lada moment, lada sekunda, by skóry doszły, nie? Można by było jakieś uszkodzenia dostać. Okej, ja ustawiam i sprawdzimy, jak to działa. Koca. Może tę część wewnętrzną wykorzystam, zewnętrzna, tak może niekoniecznie, ale ta. Bo to jest bardziej narażona na rdzę. Jeżeli dziury nie wypadają. Lekkie zbliżenie. O. Dobra, maseczka. Trzeba okno otworzyć. Tu będzie zaraz cepiło. Bierzemy preparat. Preparat. Góra, dół, wymieszając. Tak zaleca producent. No. Gdzie to jest? O. Jak byk. Obracaj. Dobra. Dobra. Zobaczymy sobie tę lewą część. Okej, okay, chwila prawdy. Sporo warstwę dam. O! O, ale śmierci. O Jezus. Dobra. 15 minut. Czekamy tak do 35 połowy. Zobaczymy.
Myślę, że już czas minął. 35 po 15 minut. Okej. Oczywiście to była tylko jedna warstwa. Jestem bardzo ciekaw, czy to w ogóle coś ruszyło. Gdzie jest jakiś grzebak? Jest, dobra. Przeblada. O! Staram się jeszcze troszeczkę zbliżyć. Ładnie, tam widzę, że tam jest kilkumilimetrowa warstwa tej rdzy. Na chwilę, żeby ściągnę tą część tutaj. Patyczek. O, rozwalił się. To taki kolor ładny. Kujwa, żeś tego nawalił, to człowieku. Patyczkiem troszeczkę pościągać na taki nadmiar tego preparatu. Kujwa, mam pod maskę, ale czuć capi. Szmatkę wziąć to przetrzeć. Tak, skręć teraz szmatkę wezmę. No jak tu nic nie. Człowiek warsza drogi, zim szmatki. Ojejku, czym to ja tam mam wytrzeć? Nie wiem, muszę iść do chałupy na taką szmatkę. Wuja przyniósł bardzo profesjonalną szmatkę. Mamy zwykły ręcznik papierowy. Jak nie ma, to nie ma. Brązowy kolor. Czyli zaczęło puszczać. W tej części tak samo, proszę bardzo. Dobrze, że to jest w sprayu, fajna sprawa, bo można nawet prysnąć w miejsca trudno dostępne. I teraz w zasadzie powinno poczekać, jak to wyschnie. Trochę. Szalona runa siedzi. O, tutaj w tej dolnej części ładnie puszcza te grubsze warstwy. Nawet podważając. Ładnie odchodzi. O. Nie jest źle. Fajnie sobie radzi z tą grubszą warstwą, nie? Nalotu rodzinnego. Okay. Ja teraz przewrócę na tę część niepryskaną. Tutaj. No tu jest taki sam nalot. O kuźwa. Aż puszcza. Ładnie, ale z tej strony widzę, że tak lepiej. Gdzie było pryskane, no tutaj trzeba podważyć i nie odchodzi tyle
Jakby może człowiek chciał. Papier ścierny. Dobra. Tu jest część pryskana, a część niepryskana. Najpierw tą część niepryskaną. Nie mam przy sobie świerki miłośrodowej, ale to ręcznie pójdzie. Papier 180. Tak, drobnego klocka i można jechać. No, zeszło nawet. Coś tam się ściera. Zobaczmy na tej części, która była pryskana. Papier odwrócę. Dobra, jedziemy. Przetarłem trochę jedną i drugą stronę. Przy tej niepryskanej trzeba się trochę namęczyć. Przy tej pryskanej ładnie tu było, czy nawet zeszło. A tak to wygląda. Część niepryskana. Trzeba trochę poszerować. Część pryskana. No ale mimo to coś tam daje sobie radę. To już użyłem takiego fest w części zardzewiałej. Mogłem tutaj prysnąć, no ale to jest tylko na próbę test. Myślę, że daje radę, ale ja bym powtórzyć test na tej części, czyli ponownie prysnąć, to by to ładnie wszystko zaczęło odchodzić. Druga sprawa, wewnętrzna. Tutaj zaczął ładnie odchodzić po tej części tutaj wewnętrznej. O. A tutaj trzeba było troszeczkę spinać się, żeby tak zadeszła. Zbliżenie. Część pryskana. Część niepryskana. Grubo poleciałem. No, można powiedzieć, że dałabym sobie radę, ale bym jeszcze tutaj prysnął. Kilkukrotnie, to by to ładnie zeszło. Już to jest takie już chrupowate, więc... Całe różowe rękawiczki. Część pryskana, część niepryskana jeszcze w takiej okazałości. Czy to zdaje? Jak najbardziej.
No mówię, operację trzeba było powtórzyć. A to jak jest zardzewiałe, no to to jest w ogóle hardcore. Na drobniejszych elementach jak najbardziej. Gdzieś tam rdzawka wejdzie sobie, to można użyć tego preparatu. Ale przy tym, przy tych rozmiarach, przy tym ile tu jest tej rdzy, też sobie da radę. Tym bardziej, że w trudno dostępnych miejscach. No jeżeli ktoś nie chce, by stracił wygląd, jakiś profil i tak dalej, no to jak najbardziej używam tego preparatu. No bo świerką kątową, no nie każdy jakieś tam ma to czucie, żeby ładnie ściągnąć tą warstwę tej rdzy. A preparatem powtórzyć operację kilka razy, myślę, że będzie ok. Jak najbardziej. Jeszcze to powtórzę, ale to już za kamerą. Ja tutaj jeszcze prysnę. Zostawię, zobaczymy. No może jeszcze ze 2-3 warstwy położę. Czym ja sobie poradzić z dalszą częścią. Tego szlifował nie będę, no ale to była jedna warstwa. Dobra, wystarczy. Janusz, piękny kawaler. Gdzie to jest? Że do usuwania lakierów z jakichś elementów stalowych. Gold Car Remover jak najbardziej mogę polecić, bo się nadaje. Do grubszych pół na pół. Także ja bardzo dziękuję za oglądanie i życzę wszystkiego dobrego. See ya. Sakra.